Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Projekt Masaż. Nazywam się Patryk, jestem terapeutą i właśnie jestem po nagraniu tego materiału. Materiał wyszedł dość długi, pewnie widzicie już po czasie. Jest dość trudny, więc skupcie się uważnie, jeżeli tam nie macie nic pod ręką do robienia notatek albo szklanki wody tutaj, no to przygotujcie sobie to, włączcie pauzę, idźcie to zrobić. A później będziemy sobie mówić o toniczności mięśniowej. Będę Wam pokazywał, jakie elementy wykorzystuję na co dzień w swoim badaniu w gabinecie. Będziecie mogli poczuć się jak na kursie terapii nerwomięśniowej, dlatego że od tego tematu, od tematu toniczności mięśniowej, czasami mówi się tak w skrócie, chociaż nie jest to dobra nazwa, od badania sił mięśniowych, aczkolwiek nie będziemy tu za bardzo sił badać, tylko układ nerwowy, jego zależności, powiązania, korelacje z układem narządu ruchu, więc będzie ciekawie, będzie trochę neurologii. I jest to rzeczywiście temat, który warto zgłębić, dlatego że tutaj można powiedzieć, że posługujemy się taką metodą, takim narzędziem zaczerpniętym z tak zwanej kinezjologii stosowanej. Jest to bardzo fajna nauka, jak zobaczycie, to sporo szkoleń opiera się teraz na kinezjologii stosowanej. Jest to nauka, która jest popularna w Stanach Zjednoczonych, popularna w Rosji, z jakiegoś powodu była dość mało popularna w Polsce, w Europie, aczkolwiek teraz to się zmienia. Z kinezjologii stosowaną tylko trzeba trochę uważać, dlatego że jest dużo osób, które jest świetnymi praktykami, opiera się na badaniach naukowych, wykorzystuje wiedzę z neurologii i tak dalej, czyli tacy prawdziwi terapeuci i wykorzystują kinezjologię, dzięki czemu ich diagnostyka funkcjonalna, ich zrozumienie problemu pacjenta jakby poszło mocno do góry i to jest super, ale kinezjologia stosowana jest też taka nauka, gdzie zajmuje się dość dużo dziwnych osób. Są, jak poszukacie pod nazwą Applied Kinesiology filmów, to pewnie będą też pro, uber, świetne materiały i do takich Was zachęcam. Dużo właśnie chiropraktyków na przykład zajmuje się tego typu podejściem, ale też dużo dziwnych osób tak naprawdę pracuje w ten sposób, więc uważajcie na te materiały. My pokażemy taką naukowe podejście do Applied Kinesiology, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Będzie trochę rysowania, aczkolwiek myślałem, że więcej porysujemy, ale zagadałem się. Jakby jak miałem taki... No dobra, zobaczcie sami, co Wam będę mówił. Jak będziecie szukać informacji na temat tego badania, na temat toniczności mięśniowej, to powiem Wam szczerze, że w polskim internecie będzie bardzo ciężko coś znaleźć. Niestety w polskiej literaturze też. Stąd muszę Was odesłać do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie pod nazwą Applied Kinesiology znajdziecie dużo fajnych materiałów. To, co będziemy robić, też będzie zaczerpnięte z książki właśnie o tym samym tytule Applied Kinesiology Roberta Frosta. I podzielimy sobie tak naprawdę daną grupę mięśniową na jeden z trzech rodzajów pracy, czyli zobaczycie, w jak różny sposób układ nerwowy zarządza poszczególnymi obszarami. Tak się pięknie składa, bo Maciek, który jest też fizjoterapeutą w Projekt Masaż, a co prawda nie ma żadnej kontuzji w obrębie barku, ale tutaj coś pod kątem tych testów wychodzi nam już niepokojącego. Jest idealnie, dlatego że weźmiemy sobie poszczególne trzy głowy mięśnia ramiennego, trzy aktony, czyli przedni, środkowy, tylny, i zbadamy sobie, jak one działają, i też myślę, że będzie to fajna informacja dla Was. Potem też mniej więcej powiem Wam, co możecie z tym zrobić i jak wykorzystać to ewentualnie dalszej terapii. Jeżeli chodzi o testy mięśniowe czy testy toniczności mięśniowej, to warto zwrócić uwagę, że my tak naprawdę nie testujemy siły mięśniowej, bo to testuje się na siłowni z wolnym ciężarem. Nie testujemy też wytrzymałości, tylko będziemy testować reakcję danego mięśnia, a dokładnie receptorów, a dokładnie wrzecionek nerwomięśniowych na bodziec, który będziemy wprowadzać na zewnątrz. Czyli my będziemy obciążać wrzecionko nerwomięśniowe. Samo wrzecionko to taki receptor, który odpowiada za prawidłowe napięcie mięśnia. To napięcie zawsze jest jakieś, chyba że mamy fizyczne uszkodzenie drogi przewodzenia, czyli mamy uszkodzony czy ośrodkowy układ nerwowy, czy obwodowy układ nerwowy, i wtedy to napięcie jest równe zero. Natomiast my będziemy testować w sytuacji, kiedy układ nerwowy jest zdrowy, ale coś nie jest do końca tak, jak powinno być z układem narządu ruchu, czyli jakby z mięśniami, z powięzią, z więzadłami, i będziemy sobie wykorzystywać te testy mięśniowe do tego, żeby zbadać reakcję pomiędzy receptorem, który znajduje się w mięśniach, czyli tym wcześniej wspomnianym wrzecionkiem, drogą, którą ta informacja biegnie do rdzenia kręgowego, i tak naprawdę drogi, która biegnie od
rdzenia kręgowego do mięśnia, który tak naprawdę będzie wykonywał dany ruch. O co chodzi? Być może sama teoria jest trochę zawiła, ale zobaczcie, jak wygląda na przykład, powiedzmy, najłatwiejsze testowania zgłówcze transaktonów mięśnia ramiennego, czyli akton środkowy. Żeby testy też były w miarę miarodajne i żebyśmy czuli się dość precyzyjnie w swojej diagnostyce, musimy starać się izolować pracę mięśni. To znaczy, że ja muszę wiedzieć, po pierwsze, gdzie ten mięsień jest, po drugie, jaki on ruch wykonuje, po trzecie, ustawić czy to kończyny, czy ciało w takiej pozycji, żeby ten mięsień miał możliwość najlepszej pracy, największego skurczu mięśniowego, więc ja wykorzystując swoją wiedzę choćby z anatomii funkcjonalnej, wiem, że mięsień naramienny, jego akton środkowy jest to mięsień, który przede wszystkim wykonuje ruch odwiedzenia. Jego taka optymalna praca to jest do 90 stopni odwiedzenia, czyli mniej więcej taka pozycja. Żeby nie aktywować tutaj innych mięśni ramienia, postaramy się mieć dość luźną rękę, dość luźne przedramię i nienapięte mięśnie w pozycji łokcia 90 stopni zgięcia. OK, utrzymujemy taką pozycję i teraz co to będę robił? To będę chciał obciążyć ten mięsień, czyli wykonałem skrócenie tych włókien, pacjent utrzymuje, Maciek utrzymuje właśnie tą pozycję, a ja będę chciał je rozciągnąć przez ruch przywiedzenia. Utrzymuj, 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 utrzymuj. I się okazuje, że wraz ze wzrostem mojej siły, która jest jednostajnie narastająca, a też jakby układ nerwowy Maćka nadąża spokojnie za tą pracą, więc możemy powiedzieć, jakbyśmy chcieli przedstawić to na rysunku, wygląda następująco. Ja obciążam żeciątko nerwowo-mięśniowe i moja siła jest jednostajnie narastająca i układ nerwowy, wykorzystując mięśnie mojego pacjenta, też to napięcie zwiększa. Wydaje się być to prawidłową reakcją, natomiast żeby ta reakcja była prawidłowa, to brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. I teraz wam to pokażę. Żebyśmy mogli powiedzieć, że mięsień działa prawidłowo, to on powinien być wyjściowo silny, to co widzieliśmy przed chwilą u Maćka i to co wam mówiłem przy tablicy, ale w sytuacji, kiedy dostanie on bodziec do rozluźnienia, powinien się rozluźnić. I jest ono potrzebne przy niemal każdym ruchu i mechanizm, który jakby opisuje to, nazywany jest mechanizmem hamowania recyprokalnego. W sytuacji, kiedy chcę wykonać jakikolwiek ruch, na przykład uniesienie ręki do góry, jest to dokładnie zgięcie, to żeby ten ruch był możliwy, to ja potrzebuję napięcia zginaczy, jednocześnie odpuszczenia prostowników. I ten ruch jest wtedy możliwy. Jeżeli ten mechanizm hamowania recyprokalnego nie działa prawidłowo, to wtedy pojawia się albo ograniczenie zakresu ruchu, ból podczas wykonywania tego ruchu, jakiś dyskomfort, coś jest nie tak. Ja w 100% nie mam pełnej kontroli nad właśnie moją obręczą kończyny górnej, nad prostownikami i nad zginaczami. Więc teraz tak, żeby sprawdzić to, czy tam mięsień odpuszcza, to możemy wykorzystać jeden z kilku mechanizmów. Najprostszym mechanizmem jest manipulacja wrzecionek nerwomięśniowych, czyli sytuacja jest identyczna, ja ustawiam ten mięsień w skróceniu, czyli odwiedzenie 90 stopni, sprawdzam, czy jest silny, używam niewielkiej siły i robię to niedługo, dlatego że nie testuję ani siły mięśnia, ani wytrzymałości, tylko reakcję, pracę tego mięśnia i jego współdziałanie z układem nerwowym, tak? Czyli jakby testuję sobie cały łuk odruchowy, można powiedzieć. To już brzmi bardziej fachowo. Trzymaj jeszcze raz. Czyli widzimy, że on działa prawidłowo. Następnie wiem, jak biegną włókna mięśniowe w tym obszarze, że biegną one jakby w tym kierunku, tak? Od obojczyka, od grzebienia talerza, od grzebienia łopatki w kierunku dystalnym do guzowatości kości ramiennej. Więc ja przykładam ręce, wykonuję skrócenie tych włókien, tak rzeczywiście fizyczne skrócenie. Powtarzam to 2-3 razy i sprawdzam sobie, jak ten mięsień teraz pracuje. Trzymaj mocno. I się okazuje, że Maciek za bardzo nie ma pomysłu, jak ten mięsień napiąć, jak ten ruch wykonać. Czyli zobaczcie, mięsień znowu wyjściowy jest silny, działa. Manipulacja, która wystarczy na jedno powtórzenie, trzymaj, i mięsień odpuszcza. Ja wykonuję to dalej z taką samą siłą. Czyli widzimy, że mięsień wyjściowy jest silny, ale w sytuacji, kiedy dostanie bodziec do rozluźnienia, w tym przypadku manipulację na wrzecionka nerwowo-mięśniowe, to on odpuszcza.
Idealna sytuacja. Jeżeli mięsień będzie właśnie w ten sposób działał, to znaczy, że jest normotoniczny. Działa prawidłowo. Jego napięcie jest wysokie, ale w sytuacji, kiedy dostaje bodziec do rozluźnienia, obniża się. Idealnie działa tutaj mechanizm hamowania recyprokalnego. Natomiast weźmy sobie w takim razie inną głowę mięśnia ramiennego. Weźmy na przykład głowę przednią. Wiem, że głowa przednia, żeby wykonać ten test w ogóle nerwomięśniowy, czy test sił mięśniowej, to muszę znowu wiedzieć, jaki ruch wykonuje ta głowa, jaki ruch wykonuje ten akton, więc idę sobie do odwiedzenia, do zgięcia i do rotacji zewnętrznej. Ten ruch właśnie to jest ruch przedniego aktonu mięśnia ramiennego i ja oczywiście, on jest teraz w skróceniu, będę chciał go rozciągnąć. Trzymaj mocno. I widzimy, że on... Trzymaj mocno. Czy podczas tego ruchu pojawia się ból? Nie. Ale widzimy, że jest tu rzeczywiście dość duża różnica, dlatego że pięknie nam działał akton środkowy, ale już akton przedni niekoniecznie. W sytuacji, kiedy mięsień wyjściowo mamy wyhamowany, będziemy mówić o tym, że jest on hipotoniczny, czy jego napięcie jest zbyt niskie. To znaczy, że my testujemy to, używając siły jednostajnie narastającej. Mięsień na początku podejmuje próbę napięcia, ale to się rozmija. Oczywiście nie używamy wtedy testów, znaczy manipulacji na wrzeciątko nerwomięśniowe, dlatego że on jest wyjściowo słaby. Nie chcemy przecież go osłabić jeszcze bardziej. Nie ma to kompletnie żadnego sensu. Więc to jest różnica pomiędzy normotonią a hipotonią. Dość istotna, więc to jest dla nas bardzo ważna zależność. Jest to pewnego rodzaju patologia, czyli możemy powiedzieć, że układ nerwowy nie chce zaangażować tego mięśnia. Jakie mogą być tego przyczyny? Jeśli popatrzymy sobie na przebieg tego mięśnia, może być to problem na przykład z więzadłami, które będą stabilizowały przednią głowę kości ramiennej. Jest taka możliwość. Może być to jakaś dysfunkcja w obrębie stawu barkowo-obliczkowego. Jest na to duże prawdopodobieństwo. Może być jakiś mikrouraz w obrębie przedniej części klatki piersiowej. Czyli z jakiegoś powodu układ nerwowy nie chce angażować tak naprawdę naszego tutaj mięśnia ramiennego, aktonu przedniego. Najczęściej jest tak, że jeżeli mamy wyhamowaną część przednioramiennego, to prawdopodobnie jakiś inny agonista tego mięśnia, czyli mięsień, który albo część mięśnia, która wspomaga jego pracę, będzie musiała mieć zwiększoną aktywność, zwiększone napięcie. Czyli zawsze jest tak, że jeżeli macie wyhamowany mięsień, który będzie na przykład odwodzicielem, to jest duża szansa, że inny mięsień, który też odwodzi, będzie miał zwiększone napięcie. A poszukajmy sobie takiego mięśnia. Najprościej będzie, jak poszukamy na przykład także w obrębie aktonów mięśnia naramiennego, została nam jeszcze część tylna. Wykonamy znowu odwiedzenie, wyprost, rotację wewnętrzną. To jest ruch, który właśnie wykonuje akton tylny. Utrzyma taką pozycję. Widzimy, że mięsień wyjściowo jest silny. Być może jest normotoniczny też. Wykonajmy sobie w takim razie manipulację na wrzeciątko nerwomięśniowe. Wykonuję od 2 do 3 powtórzeń. Trzymaj mocno. I widzimy, że nic się nie dzieje. Czyli sytuacja jeszcze inna. Mięsień wyjściowo jest silny, ale przy wykonaniu manipulacji na wrzeciątko nerwomięśniowe nie odpuszcza. Czyli prawdopodobnie kompensuje gorszą pracę jakiegoś swojego agonisty. Oczywiście tych możliwości jest więcej. Póki co rozpatrujemy sobie jeden mechanizm. Tego może być znacznie, znacznie, znacznie więcej. Ale to już nam obrazuje mniej więcej, że jakbyśmy chcieli prawdopodobnie rozluźnić tylną część mięśnia ramiennego, tylny akton, to jego szansa na rozluźnienie byłaby niewielka, dlatego że jest to prawdopodobnie kompensacja, jest to pewnego rodzaju wspomaganie. Jeżeli układ nerwowy nie jest w stanie zaangażować, powiedzmy jak w tym przypadku Maćka, przedniej części ramiennego, to znaczy, że on będzie musiał w jakiś inny sposób sobie radzić. Bardzo często ta właśnie postawa, to właśnie zaburzenie toniczności mięśniowej jest skutkiem ewentualnej później gorszej postawy ciała, tak? Gdzie mamy jakiś problem posturalny i próbujemy rozluźnić, rozpracować te mięśnie, które są bardzo napięte, ale okazuje się, że nie tędy droga, dlatego że jest to pewnego rodzaju konsekwencja.
Problem jest taki, że zarówno część przednia, jak i tylna działa patologicznie. Palpacyjnie, jakbyście chcieli znaleźć, to nie do końca będzie tak, że jak będziemy sobie palpować część przednią, to ona będzie bardzo przyjemna w dotyku, to napięcie będzie zbyt niskie, bo przecież była hipotoniczna i pewnie trzeba to wzmacniać, niekoniecznie, a że część tylna, która ma zwiększone napięcie, to rzeczywiście będziemy to odczuwać, dlatego że po jednej i po drugiej stronie jakby palpacyjnie czuć, że coś tam jest nie tak, to napięcie jest większe, a dla pacjenta może być to nieprzyjemne i komfortowe, dlatego że palpacyjnie ciężko odróżnić jest obszar hipotoniczny od hipertonicznego. Normotoniczny to będzie ten obszar, którego będzie sobie palpować, to jest o, tak jak w tym przypadku, miękki, fajny, przyjemny, komfortowy w dotyku, a w sytuacji, kiedy wy znajdujecie, że jest coś napiętego, sztywnego, twardego, nie podoba wam się, pacjentowi też się nie podoba, to prawdopodobnie będzie to obszar albo hipotoniczny, albo hipertoniczny. Natomiast, żeby to zróżnicować, to albo trzeba zrobić testy toniczności mięśniowej, czyli to, co wam mówiłem teraz, albo właśnie będzie trzeba popatrzeć się na postawę, popatrzeć się na posturę i zobaczyć, jak układa się dział w przestrzeni i to nam już sporo powie, gdzie tego napięcia mamy za dużo, a gdzie tego napięcia mamy za mało i układ nerwowy unika napięcia tych mięśni. Na samym początku chciałbym wam wybić z głowy jedną rzecz, dlatego że pewnie pojawiło się gdzieś tam z tyłu twojej głowy, że jeżeli mamy zbyt niską toniczność mięśniową, czyli to zaangażowanie układu nerwowego jest zbyt niskie, to może by wtedy pójść na siłownię, wzmocnić tutaj mięsień naramienny, akton przedni i dzięki temu on będzie silny i odpuści nam część tylna. I jakaś mała szansa na to jest. Czasami rzeczywiście takie sytuacje, że da się coś przetrować ruchowo, mają sens. Rzeczywiście ruchem w niektórych sytuacjach da się pacjentów całkowicie wyleczyć, ale jest wiele takich sytuacji, że nie tędy droga. Dlatego, że może być taka sytuacja, że to, co widzisz tutaj, to wyhamowanie, to obniżoną toniczność mięśniową, na której warto by się było skupić, dlatego, że jej konsekwencją jest zwiększone napięcie mięśniowe w innym obszarze, a trochę trzeba na nim spojrzeć szerzej. I na przykład Maciek jest osobą, która dość dużo gra w siatkówkę, więc jest duża szansa na przeciążenie czy to stawu mózgowo-łyczkowego, czy barkowo-łyczkowego. Stąd jakby układ nerwowy będzie dążył do tego, że może rozsądnie byłoby zmniejszyć napięcie nad tym stawem, żeby ewidentnie go dalej na przykład nie uszkadzać. Więc tych mechanizmów może być kilka. To jest dość prawdopodobna kwestia. I tak niestety trzeba patrzeć na pacjentów. Te testy mogą wam się przydać do tego, że przyjdzie do was pacjent na przykład z bólem barku i wy sobie stestujecie właśnie te trzy aktony. I okaże się, że mamy podobne zaburzenia, że coś ma, któryś obszar ma za niskie napięcie mięśniowe, zbyt małą aktywację układu nerwowego, a drugi obszar ma zbyt wysoką. Więc jest jakiś dysbalans, może powodować, że pewne receptory są bardziej przeciążane, pewnie mniej, w jednych obszarach jest większa kompresja, w drugich mniejsza. No, jest to pewnego rodzaju patologia, z którą warto byłoby coś zrobić. Więc wtedy możemy tak naprawdę zrobić dowolną terapię, skupić się na potencjalnych miejscach problematycznych, obciążonych itd., itd., na kontuzjach być może, które miały miejsce w obrębie barku, na operacjach, które miały ewentualnie jakieś miejsce w obrębie barku, klatki piersiowej, łokcia, gdzieś w kończynie górnej załóżmy, opracować sobie ten obszar i sprawdzić, co się zmieniło właśnie w waszym testowaniu. Czy te mięśnie zaczęły znowu pracować prawidłowo, tak? Czy ta toniczność mięśniowa jest prawidłowa? Tak jak w naszym przypadku, trzy aktony zaczęły działać prawidłowo i wszystkie są normotoniczne, czyli wyjściowo są silne, ale ja dorzucam manipulacje na wrzecionka i one się wyhamowują i to jest idealna sytuacja. Jakby udało wam się zrobić, że wasi pacjenci przychodzą z jakimś problemem i wy odzyskujecie u nich toniczność mięśniową i wszystko działa dobrze i wy oczywiście zakładamy, że zrobicie te testy dobrze i wszystko pięknie zbalansowaliście, to się okazuje, że jeżeli ta toniczność wróci prawidłowa, to oni już nie mają problemu w tym obszarze. Więc często bóle, dyskomfort, jakieś gorsze czucia tego obszaru, zaburzona percepcja i tak dalej, są właśnie wynikiem złej pracy i połączenia dany obszar układ nerwowy.
I my musimy spowodować, że nasz mózg, nasz układ nerwowy będzie chętnie angażował w prawidłowy sposób wszystkie nasze tam struktury mięśniowo-powięziowo-więzadłowe. Więc tak to powinno wyglądać. A dorzucę jeszcze kilka takich ważnych kwestii, żebyście po pierwsze robili te testy lekko. Po drugie, żebyście nie robili tego zbyt długo. Spokojnie sekunda, dwie, niewielkie obciążenie wystarczy, żeby zobaczyć, czy układ nerwowy prawidłowo napina, angażuje mięsień, który testujecie. Kolejna sprawa, jak testujecie w obszarze kończyny górnej, dość istotne jest, żebyście nie ściskali mocno tak naprawdę, czy to ramienia, czy przedramienia, żebyście nie dociskali pacjenta, dlatego że to może powodować, że będziecie zmniejszać napięcie mięśniowe, dlatego że wasze fizyczny, taki konkretny, ostry kontakt plus prawidłowe napięcie mięśniowe pacjenta brzmi trochę jak kontuzja, więc nasz układ nerwowy będzie dążył do tego, żeby zmniejszyć napięcie mięśniowe, żebyśmy ewentualnie nie podrażnili jakiegoś obszaru. Więc to jest istotne, żeby robić to delikatnie, spokojnie, nie śpieszyć się, nie siłować się, nie dorzucać jakichś dodatkowych bodźców, typu tam wibracji, i żebyście testowali pacjenta, kiedy on siedzi sobie spokojnie, czy stoi, czy leży, nie dotyka się w różne dziwne miejsca, jest wyluzowany i przede wszystkim nie siłuje się z wami jakoś wybitnie mocno, tylko próbuje zaangażować ten mięsień, który wy testujecie, żeby nie było tak, że pacjent napina przykładowo bark, ale i tam na brzuch, ściska zęby, trzyma leżankę i robi jakieś dziwne rzeczy. Starajcie się, żeby pacjenci, których testujecie, ludzie, których testujecie, angażowali przede wszystkim ten mięsień, który wy chcecie testować. Wy nie testujecie tam całego ciała, tylko chcecie testować ten obszar i chcecie stosować układ ruchowy w tym obszarze, tak? Czy wrześniątko nerwowo-mięśniowe prawidłowo działają tutaj. Więc to jest dość istotne. Tych błędów, które można popełnić, niestety jest sporo. Szacuje się, że osoby, które zaczynają, wdrażają się w temat kinezjologii stosowanej właśnie wykorzystaniem tych testów do badaniem ciała, mają około 60% skuteczności. Natomiast to i tak jest nieźle na początek. Myślę, że to jest bardzo uczciwa liczba. Natomiast później, jak tego testowania jest więcej, to można dojść po kilku latach aż do skuteczności 98%, więc naprawdę to mogą być bardzo precyzyjne testy. Polecam wam książkę Applied Kinesiology, dlatego że tam znajdziecie trochę więcej. Fajnie było czytać ją rozważnie. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, niestety jest to jakby taka dziedzina nauki, która dość szerokim łukiem ominęła Europę. Jest dość popularna w Stanach, w Rosji, w Europie jeszcze niekoniecznie, ale być może, jeżeli jesteście młodymi terapeutami albo w ogóle jesteście fizjoterapeutami, to zauważacie taki trend, że coraz więcej szkoleń jest właśnie opieranych na tej metodzie, dlatego że jest to skuteczne, fajne badanie, które przede wszystkim nie bada struktury, tylko bada funkcje, bada zależności, bada układ nerwowy, a jak się okazuje, to on ma bardzo duży wpływ na prawidłową pracę całego waszego ciała, więc warto o niego zadbać. Na sam koniec dam tylko jedną rzecz. Jakby się okazało, że testujecie sobie kilka różnych mięśni, bo znacie anatomię funkcjonalną, wiecie, jak biegną dane mięśnie, wiecie, jak przyłożyć rękę do testowania, zmanipulowania włókien nerwowo-mięśniowych, wrześniątka nerwowo-mięśniowego, to istnieje coś takiego jak globalny problem. I pacjenci zdarza się, że mają całe swoje ciało w tak zwanej globalnej hipotonii, czyli każdy mięsień, który testujecie, będzie miał obniżone napięcie nerwowe, albo wręcz odwrotna sytuacja, pacjenci są w globalnej hipertonii, czyli testujecie sobie każdy dowolny mięsień, a się okazuje, że on nie reaguje na manipulacje wrześniątek nerwowo-mięśniowych. Jest to dość normalna sytuacja. Możecie wyobrazić sobie to w ten sposób, że jest jakieś miejsce w ciele, które wysyła tak dużą ilość informacji do waszego ośrodkowego nerwowego, do waszego mózgu, i wasz układ nerwowy w efekcie na przykład obniża napięcie mięśniowe wszędzie albo podwyższa napięcie mięśniowe wszędzie. Więc tak samo można często zrobić sobie fajną terapię, która będzie nakierowana na potencjalną przyczynę problemu i wtedy sprawdzacie, czy pacjent wam wyszedł z globalnej hipotonii, czy pacjent wyszedł z globalnej hipertonii. Dlatego, że zobaczcie, taka fajna sytuacja. Mamy taki bark i się okazuje, że przychodzi do was pacjent z bólem barku i wy testujecie sobie ten bark i wszystko jest wyhamowane. Mówicie, kurde, ciekawe, czy jest wyhamowane tylko ta ręka, czy całe ciało. Idzie do drugiej ręki i wszystko jest wyhamowane. Bierzecie sobie kilka mięśni.
idziecie sobie do obszaru kończyny dolnej i wszystko jest wyhamowane. I wtedy tak naprawdę nie za bardzo możecie posłużyć się tymi testami, żeby ocenić sobie zaburzenia toniczności mięśniowej, dysbalansu nerwowo-mięśniowego w tym obszarze, dlatego że wszystko w całym ciele jest wyhamowane. Więc to może być pewien kłopot na początek. Chciałem zaznaczyć, że takie rzeczy istnieją, żebyście o tym wiedzieli i żebyście się nie stanęli pod jakąś tam ścianą nie do przejścia. Prawdopodobnie w kolejnych materiałach na tym kanale poruszymy te tematy, co my ewentualnie możemy z tym zrobić. Sporo materiałów na początek, ale wierzę, że dacie radę, wierzę, że temat Wam się spodoba. Jeżeli zainteresujecie się tematem, no to oczywiście szukajcie materiałów dotyczących właśnie kinezjologii stosowanej, albo zapraszamy Was na szkolenie z terapii nerwomięśniowej, gdzie tego typu tematy poruszamy i jest tego zadanie więcej. Także miło było Was gościć w naszym gabinecie. Do zobaczenia.